czwarta niedziela po Wielkanocy nosi nazwę kantate, czyli śpiewajcie. Dlatego powitał Was zespół kameralny parafii ewangelicko-augsburskiej w Katowicach pieśnią wielkanocną Halleluja Maxa Drischnera. A ja witam Was hasłem biblijnym dzisiejszej niedzieli, które stanowią słowa z psalmu 98, wiersza 1. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo cuda uczynił. Śpiewajcie, radujcie się. Ktoś powie i westchnie, jak śpiewać, jak się radować, kiedy przeżywamy taki trudny czas. Nie jeden chórzysta westchnie, jak mamy śpiewać, kiedy od ponad roku nie możemy gromadzić się na próbach chóru, a przecież życie choralne stanowi ważną działalność i ważny element życia prawie każdej parafii. Dlatego też pozdrawiamy dzisiaj wszystkich chórzystów, dyrygentów, organistów, wszystkich, którzy przyczyniają się do tego, że w Kościele, ale nie tylko w Kościele, rozbrzmiewa pieśń pochwalna na cześć Pana Boga. Psalmista wzywa: śpiewajcie. Właśnie dlatego, że jest ciężko, właśnie dlatego, że może jest smutno. Śpiewajcie, a śpiewać każdy może. I myślę, że Panu Bogu miły jest każdy dźwięk, nawet ten, który nie jest zbyt czysto zaśpiewany. Wszyscy mamy śpiewać bez wyjątku. Śpiewać pieśń nową. Ale często przecież śpiewamy te pieśni, przypominamy sobie, które mamy gdzieś z tyłu głowy, bo melodie same cisną się na język, znamy pieśni, które stanowią swoiste modlitwy, które zanosimy w różnych sytuacjach, czy radości, czy smutku do Pana Boga. Ale myślę, że kiedy psalmista mówi śpiewajcie pieśń nową, to chce powiedzieć śpiewajcie ciągle na nowo. I znów chórzyści i dyrygenci doskonale wiedzą, że dobrze wyćwiczona pieśń w zależności od sytuacji, od miejsca, brzmi zawsze trochę inaczej, czyli jest ciągle nową pieśnią. Śpiewajcie, nie ustawajcie ciągle na nowo Bogu, bo cuda uczynił. Jesteśmy w okresie powielkanocnym, w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Każda niedziela przypomina nam o tym największym wydarzeniu w dziełach ludzkości, jakim było pokonanie mocy śmierci i zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wieść o tym powinna iść przez cały świat, powinna być wyśpiewana. Dlatego ta zachęta: śpiewajcie pieśń nową. Życzę wszystkim, żeby Duch Święty pobudzał nas do śpiewania. Bo jak będziemy słyszeć w dzisiejszej Ewangelii, kiedy my nie będziemy śpiewać, to kamienie zaczną krzyczeć. No chyba nie pozwolimy, żeby kamienie nas zawstydziły. A niech to nasze śpiewanie w mocy Ducha wlewa w nasze serca radość, pokój, miłość i chęć do ciągle odnowionego życia. Życzę wszystkim błogosławionej niedzieli, a zapraszam, żebyście wysłuchali jeszcze jednej pieśni zespołu. Właśnie jest to prośba o Ducha Świętego. Chcesz żyć w mocy Ducha, na co dzień Go słuchaj, a z łaski dar Boży otrzymaj.